Cześć, witam, dzień dobry, Sylwester z tej strony i kanał Srebro dla Zuchwałych. Dziś zapraszam Was na odcinek poświęcony meksykańskim srebrnym libertadom, gdyż jest to w mojej ocenie jedna uncjówka, jedyna w swoim rodzaju. Witam raz jeszcze, drodzy widzowie. Ostatnio udało się odhaczyć z listy życzeń jedną pozycję, a mianowicie zakup jednego z pierwszych roczników srebrnych Libertadów. Od paru lat mam nowe wydanie tej jednouncjówki z roku 2020, tak widzicie w trzech wagach, ale zawsze uważałem, że wcześniejsze awersy również posiadały w sobie coś unikalnego i naprawdę chciałem je mieć u siebie w zbiorze. Okazja nadarzyła się całkiem niespodziewanie, i dzięki niej pierwsze wydanie, rok 1982, trafił do kolekcji, a z nim także i rok 1986. Jest to też świetna okazja, aby o całej serii powiedzieć kilka słów, a naprawdę jest o czym opowiadać. Zacznijmy od tego, że Meksyk od dawna kojarzony jest z wydobyciem srebra. W innych częściach świata, jak wiemy, srebro pozyskiwane jest w cudzysłowie przy okazji wydobywania innych rud przemysłowych, takich jak miedź, ołów oraz oczywiście złoto. Jednakże w Meksyku, dzięki dużej koncentracji złóż srebra, bardzo rzadko spotykanej gdzie indziej na świecie, opłacało się otwierać kopalnie typowo nastawione na wydobycie srebra. Dzięki temu Meksyk zawsze był przodownikiem w wydobywaniu tego kruszcu, a znacząca liczba największych kopalni srebra znajduje się właśnie w tym kraju. Mimo że srebro jest towarem eksportowym, to Mennica Narodowa potrafiła zrobić pożytek ze swojej części tego tortu. Ale nim przejdę do głównych bohaterów tego odcinka, to trzeba zauważyć, że meksykańskie srebro to nie tylko libertady. Wśród licznej grupy monet okolicznościowych i kolekcjonerskich na giełdach staroci można bardzo często spotkać popularne 5 pesos z lat 1947-48. Ta charakterystyczna moneta z wizerunkiem azteckiego cesarza Cuauhtémoca to 30 gramów srebra o próbie 900. Łącznie te dwa roczniki wydano w liczbie ponad 32 milionów egzemplarzy, więc nic dziwnego, że jest to całkiem przyjemny kawałek srebra, zwłaszcza dla miłośników srebra obiegowego. Rok później, czyli rok 1949, pojawia się tak zwana waga, czyli jedna uncja czystego srebra, tyleż że w formie 33,6 gramów srebra o próbie 925. Na rewersie widnieje waga szalkowa, natomiast z drugiej strony stara prasa mennicza, wizerunkowo więc bardzo ciekawy numizmat. W 1949 roku wybito około 1 miliona egzemplarza tej monety, co może nie jest jakąś imponującą ilością, ale sam projekt monety został reaktywowany prawie 30 lat później. W latach 1978-80 z lekko odświeżonym wizerunkiem ta jednouncjówka pojawiła się ponownie, tym razem z blisko 11-milionowym łącznym nakładem, choć z datą 1978 wybito raptem 280 tysięcy sztuk. I wtedy nastał rok 1981 i pojawił się pierwszy złoty Libertad. Projekt wzorowany był na innej złotej meksykańskiej monecie, czyli 50 peso, którą wydawano w latach 1921-1947 z jakąś tam krótką przerwą po środku. Rewers przedstawiał boginię wolności, w tle dwa meksykańskie wulkany, których nazw nawet nie będę próbował wymawiać, ale jest to drugie i trzecie najwyższe wzniesienie w Meksyku. A awers jak to awers typowo przedstawia godło kraju. Złoty Libertad zadebiutował w wagach 1,4, 1,2 i 1 uncja w kilkuset tysięcznych nakładach dla każdej z tych odmian. Była to próba 900, ale podobnie jak to w przypadku Krugeranda, niepełną próbę rekompensowano zwiększoną wagą, by w rezultacie osiągnąć tą zamierzoną masę jednej uncji. Jeśli dobrze policzyłem, to łącznie wybito przeszło 770 tysięcy uncji, co daje blisko 24 tony złota. Jak jednak historia pokazuje, nie było przekonania do corocznego wydawania tej wersji dla wszystkich wag, ale na szczęście tych wątpliwości nie było w przypadku srebrnej odmiany. Rok później pojawia się pierwszy srebrny Libertad, wyglądający dokładnie tak. Tak oto ta moneta wygląda z bliska, naprawdę bardzo fajny egzemplarz. Udało mi się nabyć w bardzo przyzwoitym stanie. To co tu widzicie, moneta średnica 36 mm, czyli troszeczkę mniej niż to co
to, co odzyskujemy, czy dostajemy obecnie przy monetach jednouncjowych. Grubość jest 3,5 mm. No i tutaj mamy zamiast ząbków mamy rand, niepodległość i wolność jest napisane. Ja lubię takie monety z randem, to też jest taka jakaś inność, jeśli chodzi o Libertadę i coś, co rzadko jest spotykane na monetach, choć tym bardziej na monetach współczesnych, więc to też dodatkowy taki plusik dla tej monety, gdyby ktoś lubił właśnie takie sreberko. Tak mówiłem, próba 999, czyste srebro. Jedna uncja, z drugiej strony mamy godło Meksyku. Naprawdę bardzo fajny kawałeczek srebra i piękne monety, które wydawane były w latach 1982 i 1990. Podobnie jak na złotej wersji Libertada nie znajdziemy tutaj nominału. Ja to typowo mówię na to moneta, bo to jest troszeczkę silniejsze. Już nie zastanawiajmy się tutaj i nie próbujmy gdzieś tutaj z tymi medalami wyskakiwać i tak dalej, zwłaszcza w takich pięknych monetach historycznych, więc musicie mi tą monetę wybaczyć. Ale za to, jak określano wartość tej monety, zgodnie z postanowieniami mennicy meksykańskiej, wartość tych monet to po prostu aktualna wartość kruszców w nich zawartych i według takiego przelicznika po prostu zapłacono by nam za tą monetę. Sztuczka, którą znana jest z Krugerrandów ze złota, tak samo z Libertadami, jest dokładnie tak samo. I szczerze powiedziawszy, bardziej mi się podoba takie potraktowanie, jeśli chodzi o tą srebrną wersję, niż na przykład gdzieś tam na siłę rzucanie jednego dolara czy półtora euro na taką monetę bulionową. I myślę, że z tym nominałem faktycznie można było sobie tam w którymś momencie darować na tego typu monetach inwestycyjnych, że tak powiem. Jako ciekawostkę chciałbym jeszcze też dodać to, że w tym czasie, kiedy te Libertady powstawały, na świecie wydawany był złoty Krugerrand, tak od roku 1967, z tego co już pewnie wiecie. Złoty liść karlonowy pojawił się w roku 1979, tak więc mamy rok 1981, pojawia się złoty Libertad, a rok później właśnie 82, ta oto pierwsza srebrna jednouncjówka Libertad. Zwróćcie uwagę, że z grupy, do których zalicza się amerykański srebrny orzeł, kanadyjski liść klonów, filharmonik, kangur czy srebrna Brytania i Krugerrand, czyli ten bulionowy kanon srebra inwestycyjnego, to pierwszy pojawi się amerykański orzeł dopiero w 1986 roku. Więc gdyby nie taka pewna zmiana, która w pewnym momencie nastąpiła w historii Libertadów, zapewne można by było powiedzieć, że jest to najstarszy bulion inwestycyjny na świecie, wybijany do dna dzisiejszego. Ale do tego dojdziemy za momencik. W roku 1991 pojawia nam się wersja jednej uncji w dwóch odmianach. Pierwsza jest zgodna z poprzednimi latami, jeśli chodzi o średnicę, rand i tak dalej. Natomiast odmiana, która związana jest z wprowadzeniem monet o wagach ułamkowych, czyli 1,20, 1,10, 1,4 i pół uncji, dla których właśnie wprowadzono lekkie zmiany na rewersie w kroju napisów. Zniknęła też niestety inskrypcja, którą zastąpiono randem ząbkowanym. I z takimi samymi zmianami wydano także drugą wersję jednouncjówki. Nie do końca jednak w tym przypadku jasny jest nakład tej odmiany. Oficjalne dane dla wersji ułamkowych Libertadów z tego rocznika szacowane są na lekko powyżej 50 tysięcy egzemplarzy dla każdej z tych wag. Natomiast w przypadku tej wersji jednouncjowej, czy nawet obu tych wersji, podaje się łączną populację, czyli około 1 650 tysięcy. Niektóre źródła jednak wprost sugerują, że odmiana jednouncjowa, ta druga, ma ten sam nakład, co właśnie te monety ułamkowe, czyli 1 druga czy 1 czwarta uncji, czyli mniej więcej 50 tysięcy egzemplarzy, bo mogły być na przykład wydawane w kompletach rocznikowych i tak mogły być wybijane. Jeśli byłoby to prawdą,
to ta odmiana miałaby najmniejszy nakład, co w pewnym sensie może potwierdzać to, że jest to moneta ciężka do zdobycia i kosztująca odpowiednio więcej niż inne roczniki. Niezależnie od tego, ta wersja awersu i rewersu Libertadów wydawana była do 1995 roku włącznie, tworząc jakby drugą odmianę monety. Od 1996 następuje era nowych Libertadów, czyli wizerunków, które znamy ze współczesnych wydań tych serii. Jednouncjówki powiększono do 40 mm średnicy, kosztem oczywiście grubości tej monety. Rewers nadal przedstawia boginię Libertad na tle wulkanów, ale jak widać w innym ujęciu. Do gamy wag dochodzą także wersje 2 i 5-uncjowe z nieco odmiennym awersem posiadającym wszystkie godła Meksyku, wszystkie historyczne godła. A ten awers z kolei w roku 2000 zastosowano także dla wersji jednouncjowej, tworząc w ten sposób już czwartą odmianę tej jednouncjówki dla Libertadów. W roku 2008 natomiast do przekroju wagowego dołączyła także wersja 1-kilogramowa, zwiększając łącznie do 8 liczbę wagowych wariantów poszczególnych monet dla poszczególnego rocznika, z wyjątkiem roku 2013 i 2014, w których ta waga po prostu nie była dostępna. Tak więc na przestrzeni lat doczekaliśmy się 4 różnych wersji dla monet jednouncjowych oraz jeden rocznik z 2 odmianami, więc pod kątem kolekcjonerskim może to być kusząca seria. Poświęćmy jednak chwilę nakładom srebrnych Libertadów, bo tu znajdziemy odpowiedź, czemu Libertad nie należy do srebrnego kanonu monet bulionowych. Zacznijmy od tego, że bulion inwestycyjny to najczęściej srebro jednouncjowe o czystej próbie z niezmienianym co roku wizerunkiem z ceną jak najbliżej spotu, by niepotrzebnie nie przepłacać, bo przecież kupujemy wyłącznie czysty kruszec na długie lata. I patrząc na początkowe lata wydawania srebrnego Libertada, wszystko szło w dobrym kierunku. Co prawda można uważać, że ten 1 milion egzemplarzy jak na tego typu srebro to trochę mało, by zwojować światem srebra inwestycyjnego, ale trzeba pamiętać, że były to początki takiego podejścia do gromadzenia srebra. Można by powiedzieć, że z momentem pojawiania się srebra cząstkowego, zwłaszcza w tym roku 92, wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak niestety nagle zdecydowano, by ograniczyć dostępność Libertadów, co najbardziej widać na monetach jednouncjowych właśnie w tym okresie. W pewnym momencie dostępność jednouncjówek zaczęła spadać z roku na rok, a ostatnie te 3 roczniki drugiej wersji monety, to nie licząc tej odmiany z 91 roku, mówimy o latach 97-99, one odnotowały najniższe nakłady z całej tej serii, jak widać, od 100 tysięcy do nawet 67 tysięcy egzemplarzy dla poszczególnego rocznika, co jest naprawdę niewiele. Sytuacja nieco poprawiła się wraz z nadejściem roku 2000 i nowych typów Libertadów znanych z obecnych wydań. Nakład dla poszczególnych wag nieco się poprawił, chociaż przede wszystkim widać tu jakby coroczny nakład był uzależniony od jakichś odgórnych decyzji i innych czynników, które mają wpływ na to, ile czy jak wiele srebra po prostu zostanie przekazane na poczet takich właśnie srebrnych piękności. Być może zależało to od aktualnego wydobycia bądź jakichś innych politycznych decyzji. Trudno mi znaleźć jakiś tutaj wspólny mianownik i klucz w tym sporym rozstrzale na poszczególnych rocznikach i ich wagach. Więc jeśli ktoś wie, gdzie leży tutaj ta przyczyna i jakiś właśnie klucz do tej zagadki, to koniecznie piszcie w komentarzach pod filmem. Niezależnie jednak od przyczyny, takie ograniczenie nakładów kłóci się dość mocno z ideą taniego i nielimitowanego bulionu inwestycyjnego, bo po pierwsze jest ten limit, jakby nie patrzeć, mocno skrojony, co oczywiście ma też wpływ na wycenę i dostępność poszczególnych roczników. Dla przykładu spójrzcie na nakłady srebrnego Filharmonika. Mimo że jest to srebro, które popularność ma, podejrzewam, głównie w Europie,
To i tak zapotrzebowanie na takie srebro pozwala bez problemu uzyskać produkcję i zbyt na poziomie ponad 2 milionów egzemplarzy rocznie, jak nie lepiej. Tak więc ta ograniczona dostępność i wyższy koszt zakupu to główny powód, że Libertad nie jest zaliczony do bulionowek inwestycyjnych i mimo tak długiej historii nie znajdziemy go w kanonie tego typu srebrnych uncjówek. Jednakże nic straconego, bo jak widać Libertad znalazł sobie miejsce na rynku w zupełnie innym miejscu. Uroda wydań sprawia, że jest to przyjemny okaz do kolekcjonowania. Duża rozpiętość wagowa, te kilka typów i wersji monet na przestrzeni lat sprawia, że naprawdę można pokusić się o zbieranie kolejnych roczników. Co prawda ten brak stałości w limicie poszczególnej wagi dla kolejnych lat może nieco zniechęcać i budzić obawy, czy ja aby na pewno uda mi się zdobyć w przyszłym roku na przykład pół czy ćwierć uncji, ale to też może być dla niektórych jakieś takie większe wyzwanie ich mobilizować i przekonywać właśnie do kupowania Libertadów. Ja raczej nie będę przymierzał się do zbierania kompletu jednouncjówek. Jednakże na swojej liście zapisuję sobie co najmniej sztukę Libertadów w wersji ząbkowanej oraz w wersji z pojedynczym godłem, czyli wydań z lat 90. Zobaczymy, kiedy nadarzy się dla mnie pierwsza okazja zakupowa. A ilu z Was gustuje w Libertadach? Jakie wagi zbieracie i czy planujecie zebrać komplet? Czy ciężko jest zdobyć najrzadsze roczniki? Piszcie koniecznie w komentarzach, a jeśli macie ochotę, to zachęcam do polubienia materiału i subskrypcji kanału. Na dziś to tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym SDZ-cie. Trzymajcie się, cześć!